Ryan i Stefani. Jedni ich lubią, drudzy nienawidzą. Ja należę do obozu tych, którzy ni to ich nie lubią, ni to ich lubią. Są mi bardzo obojętni. Aczkolwiek wiem, że gdyby ich nie było, to by wariacki wyścig w sumie nie ucierpiał, więc. Bo pomyślmy, jak oni się reprezentują. Ryan, czyli umieśniony troglodyta z mózgiem wielkości orzeszka. Ma mięśnie, co powinno pokazać, że jest silny. No ale z odcinków można zobaczyć, że te mięśnie to chyba woda była. Bo generalnie w wielu wyzwaniach dawał ciała. I to o ironio w kategoriach sportowych. Taki z ciebie sportowej, że no smutno się na ciebie patrzy, ziomuś. Stefani to niska dziewczyna z wysokim temperamentem. Choleryczka przemądrzała, która myśli, że jest najmądrzejsza. I żeby nie było, ich romans to ich romans. W pewnym momencie miałem go dosyć. Tak jak romans Jeffa i Bridget w drugim sezonie. Aczkolwiek ich wrogość też momentami mnie wkurwiała. Stefani coś tam pierdoli, że niby nie jest zazdrosto o Ryana, ale było widać, że lekko drżniło ją, że Ryan dużo rozmawiał z Kelly. Koniec końców się pogodzili i wypadli dosłownie w tym samym odcinku, jak się pogodzili. I co najlepsze, były momenty, gdzie w wielu kwestiach potrafili być zgrani i potrafili całkiem, całkiem nieźle zaskoczyć, no ale umówmy się, później to wszystko się. Zepsuło i ich postacie były, były dosyć, no można by powiedzieć, bardzo mocno się stoczyły. A szkoda, bo widziałem w nich pewien potencjał. Ciekawostka, przez pewien czas ich drużyna z Randkowiczów zmieniła się na drużynę wrogów. By podkreślić, jak bardzo siebie nienawidzą.